Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnych rozmowach ostroneckich, tym razem w innym miejscu, bo zdążyli się Państwo pewnie przyzwyczaić, że te rozmowy odbywają się w gabinecie dyrektora Andrzeja Szwalbego w Pałacu Starym w Ostronecku. Dzisiaj w innym miejscu, w innym saloniku, przy perełce kolekcji ostromeckiej, fortepianie Johanna Friedricha Martiego, zbudowanego na początku XIX wieku w Królewcu, pięknie wyremontowanym. Ze mną nasz gość, korzystając z okazji, porozmawiamy z nim, znakomity pianista, pan Krzysztof Książek. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu. Panie Krzysztofie, to nie jest Pańska pierwsza wizyta w Ostromecku, ponieważ mieliśmy okazję poznać się kilka lat temu, kiedy to uświetnił Pan swoim recitalem otwarcie, powtórne otwarcie naszej kolekcji. Wtedy też mieliśmy to szczęście, że był Pan świadkiem wydania katalogu ostromeckiej kolekcji, który tak naprawdę chyba jest w tej chwili jedynym takim katalogiem, jedynym takim wydawnictwem w kraju. Cieszę się, że jest Pan z nami dzisiaj, a jest Pan przy okazji pewnej trasy koncertowej, która jeździ po Polsce. Ta trasa z Panem i z Pańską małżonką w roli głównej. Proszę powiedzieć, skąd pomysł na taką trasę koncertową? Bo dzisiaj gracie Państwo w Ostromecku, ale za chwilę będziecie grali w zupełnie innych miejscach województwa kujawsko-pomorskiego. Skąd ten pomysł? Znaczy, ten pomysł wyszedł z Polskiego Impresariatu Muzycznego. Ta instytucja jest organizatorem koncertu. Tak. Więc nam została przedstawiona propozycja, żeby zagrać po prostu w tych trzech miejscach. Państwo ją po prostu przyjęli. Tak, nie było żadnych przeciwwskazań. Panie Krzysztofie, proszę powiedzieć, Pan jest muzykiem cały czas koncertującym, nagrywającym płyty. Wróćmy do pamiętnego wieczoru w Warszawie, w Teatrze Narodowym, kiedy jako pierwszy tak naprawdę miał Pan okazję dotknąć dzieła Paula McNulty, który skonstruował, odbudował, zrekonstruował fortepian Chopina, czyli słynny fortepian Buchholza. Wróćmy do tego wieczoru. Niech mi Pan powie, jak to było usiąść przy tym instrumencie i zagrać na nim recital jeszcze na dokładkę z tak fantastyczną orkiestrą. No, z orkiestrą to była przyjemność oczywiście, czysta przyjemność pracować z tak fantastycznymi muzykami, i tak słuchającymi i wspierającymi. Oczywiście to nie był pierwszy raz, kiedy ja tego instrumentu dotykałem, bo 2 miesiące wcześniej miałem okazję nagrać płytę w Lusławicach właśnie na tym fortepianie. Więc wtedy był faktycznie ten pierwszy raz i to było dla mnie zupełne zaskoczenie. Jak instrument potrafi brzmieć, ile się można dowiedzieć o Chopinie, o muzyce. I też jakie to jest inspirujące, jak się siada do czegoś innego, czegoś, co może tak brzmiało, może wcale tak za czasów Chopina nie brzmiał ten instrument, może to był zupełnie inny instrument, ale jakby to nie ma znaczenia. To jest jakaś taka, otwiera się przede mną, myślę, że przed wszystkimi muzykami, którzy grają na tych instrumentach historycznych. I to nie jest jedyna rzecz, którą oni robią w swoim życiu. Otwiera się jakaś przestrzeń inna, zupełnie brzmieniowa. I ja za to jestem zawsze bardzo wdzięczny, że mogę tej przestrzeni dotykać, z nią obcować i czerpać potem. A proszę powiedzieć, czy bardziej lubi Pan grać na instrumencie współczesnym, czy bardziej na instrumencie historycznym? Ja nigdy tego nie wartościuję. Znaczy, tak jak też zawsze staram się ludziom, którzy chcą słuchać instrumentu historycznego, mówić, że nie wolno tego porównywać, że są dwie zupełnie inne rzeczy. I jeżeli się do tego podejdzie, że to nie jest kwestia, czy coś jest lepsze, czy coś jest gorsze, to myślę, że to jest wtedy, może być wielką przyjemnością, te stare instrumenty. A inaczej, jeżeli się zaczynamy zastanawiać, czy co lepiej brzmi, to jakby to nie jest zupełnie droga, którą się powinniśmy poruszać. Ja mam też takie poczucie, że dla mnie te stare instrumenty tak trochę same mówią, jak grać. Nie? Że wystarczy ich posłuchać i jakby wszystko jest oczywiste. Nie ma w instrumencie jakby nie ma żadnej przesady. One bronią tego tam Chopina, czy Schuberta, czy Beethovena. Nie? Jakby, że to nie będzie jakiegoś takiego zakłamania, bo instrument na to nie pozwala, jest jakimś takim strażnikiem stylu. A czy to prawda, że tak naprawdę gra na instrumencie historycznym, tak powiedziała mi Maria Gabryś, która nagrała płytę na tym instrumencie, przy którym w tej chwili siedzimy, to jest jakby dużo wyższa szkoła jazdy dla pianisty? Trudniej się gra na takim instrumencie? Znaczy, gra się zupełnie inaczej i
To zależy, co się chce osiągnąć, bo jeżeli będzie się chciało za wszelką cenę osiągnąć taki efekt jak na instrumencie współczesnym, to jest niemożliwe. Jakby jest się skazanym na porażkę z założenia. I wtedy się tylko walczy z materią, która jest zupełnie inna. Czy to jest trudniejsze, czy łatwiejsze? Ja bym tego zupełnie też w tych kategoriach nie ujmował. Jakby ja jestem przyzwyczajony do czegoś innego na co dzień. No, ja nie gram na co dzień na instrumencie historycznym, tylko jednak na współczesnym. Jakby ten dotyk jest mi bliski i robię to na tyle długo, że jakby że ja nie muszę się nawet, jeżeli bym, nie wiem, przez miesiąc grał tylko na instrumencie historycznym, to potem powrót jest tak, o, po prostu jestem. Jestem z powrotem w tym rodzaju brzmienia, dotyku, bo jakby ciało pamięta bardzo długo wszystko. Natomiast do tego instrumentu historycznego faktycznie potrzebuję chwilę czasu, żeby się, nie wiem, przestawić, zmienić swoje myślenie i też zacząć od razu słuchać. A jak panu spodobał się ten nasz instrument? Bardzo mi się spodobał. To jest naprawdę, myślę, że gra na nim sprawiłaby mi tak dłużej bardzo wiele przyjemności. Co prawda musiałbym tam jakoś z nogami coś zrobić, żeby nauczyć się obsługiwać, ale myślę, że to... Myślę, że możemy porozmawiać przyszłościowo o tym, żeby pan na tym instrumencie jakieś nagranie rzeczywiście, gdyby miał pan taką ochotę, wykonał. Dla nas to by był duży zaszczyt, że Panie Krzysztofie, by na tym fortepianie płytę u nas nagrał. Musimy o tym oczywiście porozmawiać. Proszę powiedzieć mi, jak pan przeszedł przez ten czas, trudny czas pandemii? Czy to panu tak bardzo uziemniło, czy jakoś pan sobie z tym wszystkim poradził? Starałem się sobie jakoś radzić. Oczywiście nagle miałem dużo wolnego czasu. Na pewno jakby... To, co dla mnie było trudne, to była taka niepewność, że ja tak naprawdę nie wiem, czy koncert, który jest za 2 miesiące, to będzie, czy go nie będzie, czy ja powinienem to ćwiczyć, czy nie. Więc oczywiście ćwiczyłem, po czym się okazało, że na przykład tego koncertu nie ma. I jakby dalej taka niepewność dalej jest. Nie wiemy, co będzie za 2 miesiące, ale może to dobrze, bo tak naprawdę może nigdy nie wiemy, co będzie za 2 miesiące. I może właśnie pandemia powinna nas nauczyć życia tu i teraz. I jakby skupienia się na tym, co w tym momencie nas powinno zajmować. Natomiast miałem dużo czasu, żeby, nie wiem, poczytać nowe rzeczy, też tak przy fortepianie poczytać. Książki też, ale przy fortepianie, tak. Żeby się zająć czymś, na co może miałem ochotę, ale nigdy nie miałem czasu. Czy ostatnio nie miałem czasu. Ale też zauważyłem, pozwoli pan na taką bardziej osobistą dygresję, że chyba najprawdopodobniej czas będzie miał pan doskonale zorganizowany, ponieważ małżonka spodziewa się dziecka. Tak, tak, tak. I była akurat bardzo szczęśliwa z tego powodu, że ja jestem w domu. Że byłem w domu tam przez wiosnę. Więc tak będziemy się musieli nauczyć bardzo dobrze organizować nasz czas. Chłopiec czy dziewczynka? A na razie jeszcze nikt nie wie. No i może to i lepiej. Panie Krzysztofie, dziękuję panu bardzo, że pan nas odwiedził. Dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego i obyśmy się spotkali w czasach, w których jednak będziemy mogli powiedzieć, że ma pan koncert za 3 miesiące. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan Krzysztof Książek, a my zapraszamy do kolejnych rozmów ostromeckich już za jakiś czas.